Niezależnie od tego, jak sytuacja obecnie wygląda, mamy kworum. Otwieram posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania, witając bardzo gorąco koleżanki i kolegów radnych, pana prezydenta Mariusza Banacha, bo widziałam, był. Panie prezydencie, jest pan, tak? Halo? Jestem. Dzień dobry wszystkim. Witam serdecznie. Widzę, tak. Proszę państwa, witam przedstawicieli związków zawodowych. Widziałam, pan Zięba był, panią dyrektor wydziału, panią Iwonę Nowakowską, panią Półton, pana dyrektora Jarosińskiego, pana Mirosława Gorczeńskiego, jak i również przedstawiciela, widzę jeszcze pan dyrektor przecież na Huluk jest, witamy gorąco, przedstawiciela Fundacji Wolności. Jeżeli kogoś nie powitałam osobiście, to witam gorąco. Pani dyrektor Półton jest, pani skarbnik. Ale nie widzę. Pani Półton jest, witałam Mirosława. Tak, przepraszam. Dzień dobry, witam państwa. Zmienia z nazwiska, tym bardziej gorąco witam w imieniu wszystkich członków komisji. Coś przerywa, proszę państwa, każdy to jest. Przepraszam, ja nie słyszę. Coś się dzieje? Ja nie słyszałem pani przewodnicząca przez 30 sekund praktycznie. Bardzo przerywało. Nie. No i jest podobna sytuacja, teraz to samo się dzieje. A w tym także autor, tak? Przepraszam, kto zgłaszał, że nie słyszy? Popiel Piotr, Marcin Jakubczyk. Widzę pan kolegę. Stanisław też chyba nie słyszał. Tak, Stasiek, bo też ma ten sam problem. No właśnie, bo pani Renata dzwoni. Halo, pani przewodnicząca, nie słychać, tak. Nie słychać pani. Mhm. Ale ja mam połączenie. Ja mam włączony głos. Ale ma pani problem z połączeniem. No ale ja mam włączony Teraz świetnie pani przewodnicząca słychać. W tej chwili. No to pani przewodnicząca, przypominam o liście obecności na początku. Tak, proszę w takim razie, ponieważ przedstawiłam porządek i bardzo proszę o potwierdzenie swojej obecności. Bardzo proszę o wypełnienie ankiety obecnej i potwierdzenie na dole, akceptując przekaż. Proszę bardzo, mamy w tej chwili na ekranie listę obecności i proszę potwierdzić swoją obecność. Czy pan Stanisław słyszy? Tak? Pani Renato, ma pani już listę? Tak, pani przewodnicząca, niepotrzebnie pan Zięba się wpisał. Tak, no ale dobrze, proszę przekazać listę. Każdy z państwa sprawdzi. Pierwsze to czytanie, a nie możemy lekko powiększyć, bo jest tak drobniutka. Nie ma możliwości z naszej strony. Tak, zaraz niech każdy znajdzie siebie w jakiej pozycji, żeby później widział. Proszę mi podawać, bo pani może ma większy czcionkę, bo ja to mam dosłownie, nie wiem, czy to jest nawet nie pół milimetra. Pani przewodnicząca, przepraszam bardzo, Robert Derewenda, czy ja mogę jeszcze się dopisać? Ja się spóźniłem, bardzo przepraszam. A jeszcze mamy listę obecności. Pani Renato, czy może... Nieaktywna niestety. Nieaktywna. Pani radny, przepraszam. Ja nie mogę gadać? Mogę? Może pani Renato, czy mamy wyjście z tej sytuacji, żeby oficjalnie mógł się w tej chwili na liście wpisać przez kliknięcie, czy nie? Tak?
Możemy jeszcze jedną ankietę zrobić, żeby ponownie się... Może utworzymy od nowa listę obecności, dobrze? Pani przewodnicząca, tak, i wtedy każdy z nas jeszcze raz... Prosimy radnych o zagłosowanie. Tak. Dobrze, dziękuję. Tak. Nie wiem, lista mi zniknęła. I otwórz ankietę. Pani Renato, mamy już sprawdzoną listę obecności. Pani przewodnicząca, brakuje dwóch osób jeszcze. I nie wiemy kogo, tak? Bardzo proszę, żeby państwo sprawdzili, czy dobrze dokonali tej czynności, listę obecności. O, witamy panie Robercie, już i pana nie tylko słyszymy, ale i widzimy. Sprawdzamy listę obecności. Jedenaście osób widzę. Pani Renato, proszę potwierdzić. 11 osób obecnych, tak? Potwierdzam, tak. Tak, potwierdzam, 11 osób. Proszę państwa, wszyscy z państwa potwierdzili swoją obecność, za co dziękuję. Przechodzimy do przyjęcia porządku posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania. Otrzymali państwo porządek posiedzenia. Z punktu pierwszego dołączony został przed posiedzeniem dodatkowy dokument, autopoprawka określona drukiem numer 891-2. Wszyscy z państwa macie to w aktówce, podobnie do punktu drugiego, czyli do projektu 892-1, autopoprawka określona drukiem 892-2. Proszę państwa, poddam pod głosowanie cały projekt wraz z tymi autopoprawkami i jeśli kto z państwa w tej sprawie chciałby zabrać głos, bardzo proszę, jeśli nie usłyszę chęci zabrania głosu, poddam pod głosowanie. Proszę państwa, pani Renato, bardzo proszę, głosowanie dotyczące przyjęcia porządku posiedzenia wraz z autopoprawkami do punktu. Przewodnicząca. Tak. Piotr Popiel, ja tak tylko informacyjnie, korzystając z tej możliwości, że dzisiaj Komisja Oświaty proceduje i jest pan z nami. Pan prezydent, chciałbym w sprawach wniesionych później zabrać głos dotyczący kwestii oświatowych na terenie dzielnicy Wrotków, ale to w sprawach wniesionych, pani przewodnicząca, myślę, że będzie ku temu możliwość. No zajmie to tam ten punkt, myślę, że kilka minut w ramach. Dobrze, zawsze mamy prawo w tym punkcie zabrać głos i na temat, który radny uzna za stosowny. Zapewne nigdy zresztą nie było i myślę, że nie będzie takiego stanowiska komisji, o co proszę, żeby takiej możliwości nie było, bo od tego są komisje, żebyśmy rozmawiali na tematy różne, oczywiście dotyczące pracy Komisji Oświaty i Wychowania. Pani Renato, czy mogę poprosić o głosowanie, przyjęcie porządku obrad? Proszę państwa, mamy ankietę. Bardzo proszę o zagłosowanie. Kto z państwa jest za przyjęciem porządku obrad wraz z... Przepraszam pani przewodnicząca. Porządek posiedzenia. Puściłam już ankietę z drukiem. Aha. Jeszcze chwileczkę. Dobrze. No, pulpit. Tak. Nowa. Głosowanie czyste?
bo miała pani na ekranie już projekt uchwały z autopoprawką. A teraz... Czekamy jeszcze, pani Renato. Halo, halo, pani Renato, słyszy mnie pani? Już pani przewodnicząca, otwieram ankietę. Dobrze. Proszę państwa, bardzo proszę państwa o głosowanie. Czy mamy już wynik? Pani Renato, czy mamy wynik? Halo, słyszy mnie pani? Tak, pani przewodnicząca, słyszę. Jednej osoby brakuje. Państwo sprawdzą jeszcze raz, kto nie dokonał tej czynności. Może to Ania, bo się pojawiła na ekranie. Pan Robert Derewenda nie oddał głosu. Ja, Dziuniu, ja cały czas jestem. Ale twarzy nie pokazałaś tej... Panie Robercie, sprawdzi pan? No mamy, proszę państwa. Każdy z państwa sprawdzi, czy zagłosował. 2, 4, 6, 8, 10. Jednego głosu chyba brak. No ktoś nie... Ale Robert Derewenda zagłosował. Ja, dobrze, dobrze, bo jeden jest wstrzymujący. Dobrze. Proszę państwa, w takim razie porządek posiedzenia komisji został przyjęty wraz z autoprawkami. Przechodzimy do realizacji porządku. Punkt pierwszy to jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Lublin na 2020 rok, określonej drukiem numer 891-1 wraz z autopoprawką, określoną drukiem 891-2. Otwieram dyskusję. Kto z państwa? Pan Zdzisław Drozd. Ktoś jeszcze, żeby była kolejka? Na razie nie widzę. Proszę bardzo, panie Zdzisławie, bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Pani przewodnicząca, ja chciałbym spytać, o ile wydłuży się powrót uczniów do szkoły w związku ze zmianą harmonogramu projektu dotyczącego remontu szkoły przy ulicy Weterów. I tam ściągamy ponad 4 miliony złotych z tego projektu, bo jest niby zmiana harmonogramu, ale ponad 4 miliony. Jeśli dalej tak będziemy ściągać, to chciałbym wiedzieć, jakie to spowoduje opóźnienie powrotu uczniów do tej szkoły. Drugie pytanie, ponieważ tam ściągamy pieniądze Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, chciałbym spytać, jak wygląda realizacja tego funduszu, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i na co jeszcze będzie przeznaczone w tym roku, ewentualnie jaka kwota pozostanie na przyszły rok i czy może zostać, bo tego nie wiem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, myślę, że pan odpowie, tak? A później, jeśli to wsparcie poradziłby, ale bardzo proszę. Pan prezydent Mariusz Banoch, proszę bardzo. Ja zaraz oddam głos panu dyrektorowi Dziubie i pani dyrektor Puton, natomiast chcę zapewnić pana radnego, że przedłużający się remont szkoły Weterów nie wynika absolutnie z braków finansowych. Jest to sytuacja zupełnie inna, o której za chwilę powie pan dyrektor. Nie chciałbym również wprowadzać atmosfery takiej, że
że w tej chwili mamy tam jakiś dramat, dlatego że młodzież z tej szkoły jest w innych jednostkach. Mnie się wydaje, że ta sytuacja również już emocjonalnie się również wyciszyła, wszyscy się do tego przyzwyczaili, a nie ukrywam, że zależy nam na tym, żeby ten remont zrobić dobrze. Budynek jest trudny, o czym Państwo doskonale wiecie, i trudno tam pójść na skróty z niektórymi rzeczami, a o szczegółach za chwilę powie pan dyrektor Dziuba, może w takiej kolejności, jeśli można, pani przewodnicząca, a potem pani dyrektor Puton o Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Pani przewodnicząca, łatwiej by było, gdyby pani włączyła ten mikrofon właśnie. Dziękuję, panie prezydencie. Powtarzam i proszę o głos pana dyrektora Dziubę, ale nie widzę tu na ekranie. Jest pan dyrektor? Panie dyrektorze, jest pan? Pani Renato, słyszy mnie pani? Ale na ekranie jest pan dyrektor. Ale pani Renato, słyszy mnie pani? Tak, pani przewodnicząca, słyszę. Halo. Ale dyrektora Dziuby nie słyszymy. Pani przewodnicząca, pan dyrektor Dziuba do mnie dzwoni, ponieważ no, ma jakieś problemy. Z połączeniem, tak. Musi włączyć mikrofon. Na razie. Dobrze. Realizacja będzie do końca marca, tak, panie dyrektorze? Realizacja ma być do końca marca. Czy pan coś jeszcze by chciał powiedzieć, to ja wezmę na głośnomówiący. Na głośnomówiący czy telefon, żeby właśnie... No, bardzo prosimy. No, już możesz mówić. Aktualnie na roboty dodatkowe, które wynikły w trakcie, znaczy realizacji robót. Ta procedura przetargowa i w zależności, kiedy ta znaczy procedura się zakończy, to jest jakby taki decydujący, że tak powiem, fragment, znaczy robót. To na tą windę, czy na co? No, to jest na poddasze, na dostosowanie do aktualnych przepisów poddasze. A kiedy jest planowane zakończenie? Zakończenie do końca marca. Do końca marca. Czy coś jeszcze? Trochę słabo słyszymy, ale pani dyrektor Mirosława ewentualnie nam powtórzy. Więc tak, pan dyrektor powiedział, że... Jeśli mogę. Tak, bardzo proszę. Pan dyrektor Dziuba powiedział, że w tej chwili trwa postępowanie przetargowe na rozszerzony zakres pracy, jeśli chodzi o poddasze. I że w tej chwili przewiduje się i zakłada się, że do końca marca będą wszystkie prace zakończone. Dobrze, a jeszcze jeśli chodzi o te fundusze, pytał pan radny, tak, pani tak. Dyrektor. Tak. Więc jeśli chodzi o samorządowy fundusz, o rządowy, przepraszam, fundusz inwestycji lokalnych, to jak państwo pamiętacie, tam była kwota ponad 35 738 000 zł. I w tym roku na dzień dzisiejszy jest wydane około 17-17,5 miliona. Pozostała kwota będzie wydatkowana w roku przyszłym i nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby ona mogła być wydatkowana jeszcze w roku przyszłym. Środki są na wyodrębnionym rachunku. Tak jak inne środki, które wpływają na przykład tytułem zaliczki na realizację projektów. Jeśli chodzi o zadania, które są na dzień dzisiejszy w części już popłacone, w części nie, to były drogi dojazdowe do szkoły podstawowej przy Berylowej i to jest zrealizowane.
Następnie było wykonanie prawoskrętów z ulicy Gęsiej oraz ulicy Jantarowej. Co tu jeszcze było? Jest w planie modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy 10, ulica Zamenhofa. Mamy jeszcze zadania z budżetu obywatelskiego, remont nawierzchni drogowych ulicy Bocianiej, Szafirowej, w osiedlu Łęgi i Poręba oraz chodników w obrębie ulicy Uśmiechu w osiedlu Skarpa. Ponadto część wyposażenia do szkoły przy ulicy Berylowej, wyposażenia, które będzie zaliczane do inwestycji, czyli wartość tego jednostkowa danego sprzętu musi przekraczać 10 tysięcy złotych. Co my tu jeszcze mamy? No mamy oczywiście, nie wiem czy oczywiście, mamy park ludowy. A no i zespół szkół ekonomicznych. Mamy również w części finansowanie opracowania i wdrożenia zintegrowanego systemu informacyjnego dla jednostek oświatowych. Poza tym są jeszcze przewidziane tutaj finansowanie części zadania związanego z budową Centrum Rozwoju Integracji Społecznej z niepełnosprawnością przy Głowackiego. No i oczywiście odbudowę DPS Matki Teresy z Kalkuty. I to chyba w większości wszystkie zadania, które wymieniłam. A nie, jeszcze jest poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej, czyli tutaj termomodernizacja 6 obiektów. To są w różnych kwotach oczywiście przewidziane do finansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nie wiem, czy jeszcze coś Państwo sobie życzą? Pani dyrektor, ja tylko chciałem dopytać, na tą szkołę jest tylko te 2 miliony z tego funduszu, czy więcej? Czy to jest taka jakby przypisana kwota do tej szkoły 2 miliony? I czy jeszcze która teraz będzie ewentualnie? Jest przenoszona jakby z miasta. Mówimy o szkole feterów? Jeśli chodzi o feterów, to plan jest 3,5 miliona. Aha. Czy pan radny zadowolony z odpowiedzi, myślę? Proszę państwa, czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos w sprawie zmian uchwały budżetowej? Pan Stanisław Kieroński, bardzo proszę. Chciałbym króciutko tylko podzielam opinię pana prezydenta Banacha, ażeby do tej sprawy podchodzić bardzo spokojnie i nie iść na skróty. Niespodzianki budowlane, które tam się pojawiły, wymagają po pierwsze rzeczywiście mądrości i rzeczowego podejścia i tyle na ten temat. Myślę, że sytuacja organizacyjna jest na tyle opanowana, jeśli chodzi o szkołę feterów, że trzeba po prostu do tego bardzo spokojnie podchodzić. Dziękuję bardzo. Jestem na bieżąco informacje dotyczące tego projektu remontowego. A ponadto należy dodać, że te sytuacje, które są obecnie analizowane, one wynikają z faktu pojawiających się problemów i potrzeby dodatkowych remontów związanych z całą tą inwestycją, ale mamy nadzieję, że marzec będzie rzeczywiście już tym ostatecznym terminem. Oby tak się stało. I myślę, że tak będzie. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie, proszę państwa, przechodzimy do opiniowania projektu uchwały określonego drukiem 891-1 wraz z autopoprawką. Proszę bardzo państwa radnych o zagłosowanie.
Pani Renato, jak sytuacja? Jest już wynik? Brakuje jednej osoby. A nie wie pani kogo? Nie, nie ma możliwości. Ja w międzyczasie dodam tylko, że pani, pozdrawiamy panią dyrektor Ewę Dunkiewicz-Sprawkę. Nie uczestniczy w naszym spotkaniu, ponieważ uczestniczy w telekonferencji z przedstawicielami ministerstwa, rządu. To przepraszam. Chyba bardzo... Tak? Przepraszam, pani przewodnicząca, może kogoś wylogowała, bo nie ma jednej osoby. Nie pokazuje, który radny nie zagłosował jeszcze. No, ja nikogo nie wylogował, nie mam takiej możliwości. Nie, może po prostu system. Ja mam wniosek, no bo tak głosujemy, jedno głosowanie 15 minut, to tak, wiecie państwo, nie śpieszy mi się, ale może troszeczkę, no ktoś tam się nie widzi, no to powinien zgłosić to. No dokładnie, ale panie Zbyszku, wczoraj było jeszcze gorzej, dzisiaj już i tak jest sprawnie na innej komisji, także ten system, cały ten program, no... Ale ja nie mam pretensji do systemu, tylko do czujności radnych. No ja wiem, ale jak czasami ucieka może, nie no trudno. Niech każdy z państwa spróbuje jeszcze spojrzeć na ankietę, czy dobrze swoją czynność wykonał. Bardzo proszę. Pani Renato, czy już jest? Może jest to głos wstrzymujący. Pani przewodnicząca, ja proponuję, żeby pokazać listę głosujących. Osoba, która nie zagłosowała, protokołu. Dobrze. Bardzo proszę pani Renato o pokazanie listy, ewentualnie wtedy zobaczymy, kto nie zagłosował. Sprawdzamy, proszę państwa, każdy sprawdza siebie. 2, 4, 6, 8, 10. Nie ma jednej osoby. Kogo nie ma, proszę państwa? Ja głosowałem 2 razy, ale mnie nie ma. A pan Piotr Popiel chyba, Piotra nie ma. Ale ja Zdzisław Drozd mówi, żeby go dopisać, że się wstrzymał od głosu. Nie głosuję. Słucham? Nie ma głosu pana Piotra Popiela, nie widzę. Panie przewodniczący, pan Popiel nie jest. Nie jest członkiem komisji. A no tak, no, tylko jest wpisane, no właśnie, przepraszam. Pan Drozd się wstrzymuje. Kto z państwa, proszę sprawdzić. Dziś od Drozd nie ma głosu 2 razy. Pani przewodnicząca, już mówiłem, że 2 razy głosowałem, tak. Nie wyświetliło, wstrzymuję się od głosu w tym punkcie. Dobrze, czyli rozumiem, że mamy 11 wtedy głosów do protokołu, tak, panie radny? Będzie w protokole, że pan zamierza głosować. To, żeby nam nie przedłużało, tak. Jasne. Dobrze, w takim razie dziękuję uprzejmie. 8, proszę państwa. 8 za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące się. Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przechodzimy do punktu drugiego. To jest projekt uchwały zmieniający uchwałę wieloletniej prognozy finansowej określonej drukiem numer 892-1 wraz z autopoprawką 892-2. Czy ktoś z państwa chce zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę o ankietę. I proszę państwa o zagłosowanie. I bardzo proszę o sprawdzenie listy. Pani Renata sprawdzi głos liczbowo, a każdy z państwa siebie osobiście odnajdzie. 4, 6, 8, 10, 11. Wynik głosowania 8 za, 3 wstrzymujące, tak? Pani Renato? Tak, pani przewodnicząca. 8 za, 3 wstrzymujące, 0 przeciw. Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. I proszę państwa, przechodzimy do
punktu trzeciego, informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Lublin za 2019-20, określonej drukiem numer 881-1. Proszę Państwa, wszyscy z Państwa otrzymali, mają w aktówce obszerny materiał, materiał, który liczy prawie 170 stron, bardzo obszerny. Proszę Państwa, chciałam podziękować Wydziałowi Oświaty za przygotowanie takie dość szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań oświatowych za rok 2019-20, który będziemy krótko analizować. Proszę Państwa, Panie Prezydencie, ja mam do Pana prośbę, żeby króciutko przedstawić. Powiedziałam już o tym, że Pani Dyrektor nie mogła uczestniczyć. Pozdrawia komisję, my również pozdrawiamy, ale jest Pani Dyrektor Nowakowska, jeśli zechce, zapewne coś doda. Bardzo proszę krótko o tym dokumencie. Proszę bardzo, Panie Prezydencie. Szanowni Państwo, trudno ten dokument streścić, bo jak Państwo widzicie, on jest już samą syntezą syntezy. Prawdą jest to, że dla nas ten dokument jest absolutnie podstawowym narzędziem pracy, ponieważ on zawiera właściwie wszystkie informacje dotyczące lubelskiej oświaty, tak w wymiarze postępów edukacyjnych, jak i w wymiarze finansowym, może zwłaszcza dla nas ważnym finansowym. Znajdziecie tam Państwo również wszystkie tabele porównawcze, bo one chyba są, mnie się wydaje, najbardziej interesujące. Ja bardzo zachęcam Państwa do tego, żebyście się Państwo z tym dokumentem zapoznali, bo rzeczywiście dużo łatwiej zrozumieć nam w ogóle problemy oświatowe, kiedy przez ten dokument przejdziemy, zwłaszcza tutaj w kontekście tych ostatnich stron tego dokumentu, które dotyczą właśnie finansowania oświaty. Natomiast ja wiem również, że Państwo macie swoje szkoły zaprzyjaźnione. I też zachęcam Państwa do tego, żebyście przyjrzeli się temu, w jaki sposób te Wasze zaprzyjaźnione szkoły, jak wygląda ich postęp taki już czysto edukacyjny. Mamy od niedawna również w tych informacjach EWD. Mnie się wydaje, że to jest ciągle jeden z najlepszych wskaźników, jeżeli chodzi o ten wzrost właśnie wiedzy uczniów. Ja bardzo chętnie odpowiem na każde z Państwa pytań. Nie ukrywam, że w tym roku nie przygotowywaliśmy slajdów, bo obawialiśmy się też problemów technicznych. Natomiast każdy z Państwa ten dokument ma. Chcę też Państwu powiedzieć, że na stronie miasta Lublin w zakładce mieszkańcy znajdziecie Państwo również informacje z poprzednich lat i to też warto, gdyby ktoś z Państwa miał taką ochotę i czas, warto sobie porównywać te informacje, bo one są z założenia przygotowywane według tej samej formuły, tej samej metody, żeby właśnie można było te informacje porównywać. Oddam może głos Państwu i odpowiem na każde z Państwa pytań. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Panie Prezydencie. Ja mam pytanie do Pani Dyrektor Nowakowskiej. Czy Pani chciała coś jeszcze dodać do tej informacji? Ja dziękuję serdecznie. Być może pan dyrektor Mirosław Jarosiński jeszcze będzie chciał zabrać głos. Nie tak, to bardzo proszę, panie dyrektorze. Halo, słyszy mnie pan? Halo, nie słyszy. To jeśli zechce, może jeśli będą pytania. Tak, już jestem, przepraszam bardzo, ale tak równolegle uczestniczę w tej drugiej telekonferencji, o której pani wspominała w ministerstwie, bo bardzo interesująca dyskusja. Staram się obydwie sobie pozdrowienia pan przesłał. Tak? Do pani dyrektor. Tak, pan dyrektor. Chciałbym coś jeszcze dodać.
Proszę Państwa, informacja, niewiele można uzupełnić, Pan Prezydent bardzo precyzyjnie powiedział, zachęcamy Państwa do zapoznania się z tą informacją, można analizować, ona opisuje całą lubelską oświatę, zarówno tą samorządową, jak i niesamorządową, w obszarze wyników egzaminacyjnych, w obszarze danych związanych z dotacjami, z danymi statystycznymi o liczbie uczniów w poszczególnych placówkach oraz sukcesów tychże uczniów naszych lubelskich szkół, zarówno tych, dla których my jesteśmy organem prowadzącym, my jako samorząd, państwo, radni, no i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i podmioty prawne. Jest to ogromne kompendium wiedzy, proszę Państwa, za miniony rok. Więc szukając informacji o oświacie, można do tego dokumentu z całą pewnością sięgnąć. Jak pamiętacie Państwo prezentację, w prezentacjach zawsze te dane najistotniejsze pokazujące stan oświaty w danym roku pokazywaliśmy. Tutaj, jak wiemy, mamy ograniczony czas, zdalna komunikacja rządzi się swoimi sprawami i chcieliśmy po prostu uniknąć tej sytuacji, gdzie coś by nam się tam zagorzało. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Przewodniczącej, dziękuję Państwu za uwagę. Gdyby jakieś były pytania, jestem do dyspozycji. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Dyrektorze. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan Zdzisław Drozd. Panie Radny, bardzo proszę. Bardzo proszę, Panie Radny, słyszy mnie Pan? Tak, słyszę, wyłączam, żeby lepiej mnie było słychać, bo jak wyłączę, to lepiej słychać. Rzeczywiście dokument jest bardzo obszerny, ale ja chciałbym spytać o takie dwie krótkie rzeczy. Mianowicie liczba szkół dotowanych przez miasto i w 2019 roku było 101, w pierwszym półroczu 2020 było 75. To chyba, przepraszam, w ogóle placówek oświatowych, w tym i przedszkola. Nie, to jest inny wykres, pani przewodnicząca. Dobra, jest inny wykres. Ja mówię o tym, bo tam jest bardzo dużo wykresów, mówię o tym wykresie, że chciałbym spytać, z czego wynika to zmniejszenie tych szkół dotowanych przez miasto, bo tak jak mówię, w 2019 roku, jeśli dobrze odczytałem, było 101, a w pierwszym roku 2020 75. Oczywiście, jeżeli będziemy mieli coraz mniej tych szkół dotowanych, to będzie prywatnych, to będzie może coraz lepiej z budżetem. I druga sprawa, chciałbym wiedzieć, czy utrzymuje się taka tendencja, mianowicie między rokiem 18 a 19 odeszło ze szkół 108 nauczycieli, czyli w roku 19 pracowało 108 mniej nauczycieli niż w roku 18. I czy jest taka informacja, jaki to jest trend na ten rok? Czyli czy ta liczba nauczycieli się zwiększyła w tym pierwszym półroczu 20, czy nie? Czy to jeszcze za wcześnie? Tak, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto z Państwa, Pan Prezydent, czy Pan, ktoś z Państwa dyrektorów? Już odpowiadam. Proszę, Panie Prezydencie. To pierwsze pytanie jest niezwykle rzeczywiście dla nas ważne. My wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że zastanawiam się, jak to powiedzieć najdelikatniej, tak szczerze mówiąc, ale myślę sobie, że oprócz wszystkich innych przyczyn tego, że liczba tych placówek niepublicznych nam się zmniejsza, no ważną tutaj przesłanką do tego, że się nam trochę zmniejszyła liczba tych placówek, jest kontrole prowadzone przez audyt. Mówiąc najogólniej, tutaj w szczegóły bym nie chciał wchodzić. Myślę, że to jest istotny element. Oczywiście no, mieliśmy również, proszę pamiętać, reformę systemu oświaty, w związku z tym nie mamy już szkół gimnazjalnych, ale myślę sobie, ponieważ my, proszę Państwa, Państwo też w tym uczestniczycie, bo przecież my od czasu do czasu przychodzimy do Państwa ze zmianą uchwały, która nam pozwala prowadzić kontrolę w tego typu placówkach. I wiecie Państwo, że chcemy bardzo, żeby te pieniądze, które przekazujemy na dotacje, trafiały do
placówek rzeczywiście dobrze prowadzących proces dydaktyczno-wychowawczy, bo my w Lublinie mamy całe mnóstwo świetnych szkół prywatnych, społecznych, szkół niepublicznych. Natomiast, proszę Państwa, no nie jest tajemnicą, to też warto zajrzeć na stronę lubelskiego BIP-u, tam gdzie mamy raporty naszego audytu. No, są takie placówki, z którymi no, jesteśmy w jakimś sporze i nie jest to też tajemnicą. Stąd myślę, że też liczba tych placówek trochę spada. Natomiast jeżeli chodzi o liczbę nauczycieli, tak, panie radny, my jeszcze w tej chwili danych konkretnych na ten rok, wydaje mi się, takich do przedstawienia nie mamy. Oczywiście one są zawarte w arkuszach i można je bez problemu zdobyć. Nawet jeżeli pan radny Drost poprosi, to jesteśmy w stanie mu na piśmie taką informację przygotować. Natomiast oczywiście no my liczymy się z tym, że liczba nauczycieli będzie spadała z wielu powodów. No, ten problem, nazwijmy to finansowy, jest jednym z wielu. To, że nam powoli zaczyna brakować nauczycieli, zwłaszcza tych przedmiotów, nazwijmy to ścisłych, zaczynając od matematyki, przez fizykę, chemię, no nie jest tajemnicą i obawiamy się, że ten proces będzie się pogłębiał, ponieważ wyświetlił się pan dyrektor Jarosiński, to rozumiem, że ma coś jeszcze do powiedzenia, to gdybym mógł, pani przewodnicząca, poprosić jeszcze pana dyrektora, to będę wdzięczny. Bardzo proszę, dziękuję panie prezydencie, bardzo proszę panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, pierwsze pytanie, jeżeli państwo pozwolą, panie prezydencie, tutaj tylko bym uzupełnił. Kontrole, o których pan wspomniał, są bardzo istotnym elementem, ale proszę państwa, zwróćcie państwo uwagę, że raport mówi o minionym roku szkolnym, a miesiące drugiego semestru były to miesiące epidemiczne, przypominam marzec, praktycznie do końca roku, więc tutaj pewna liczba zmniejszyła się słuchaczy. Główny spadek obserwujemy tutaj, proszę państwa, jeżeli chodzi o szkoły policjalne. Szkoły prowadzone przez osoby fizyczne, osoby prawne, stowarzyszenia, te, które prowadzą szkoły podstawowe, przedszkola, szkoły ponadpodstawowe, w tym obszarze zmian nie ma. To są stabilne szkoły o określonej renomie i tutaj mogą być jedynie niewielkie wahania dzieci, natomiast to nie jest ten spadek. Spadek obserwujemy w szkołach policjalnych. Mamy określone zdanie, szczególnie w przypadku szkół sieciowych, potwierdza to Wydział Audytu, jak na jakich zasadach te szkoły funkcjonują. Jeżeli chodzi o liczbę nauczycieli, szanowny panie radny Zdzisławie, otóż jak to między nauczycielami, mieliśmy poprzedni rok, przed rokiem minionym, był to rok, gdzie trafiły podwójne roczniki. Ostatni rok jest tym rokiem, gdzie tych nauczycieli było mniej potrzeba. Stąd naturalną rzeczą jest, że gdy trafia standardowy rocznik, no to i potrzeby kadrowe się zmniejszają. Więc tutaj nie dziwi nas i nie zaskakuje fakt, że ta liczba etatów nauczycieli jest mniejsza, natomiast rzeczywistą liczbę w tej chwili jesteśmy na etapie weryfikacji systemu informacji oświatowej, bowiem ten system informacji służy do naliczania subwencji i staramy się opierać na wartościach tam zapisanych. Oczywiście, tak jak pan prezydent powiedział, dysponujemy danymi z arkusza, ale w arkuszu jest pan nauczycielem, sam pan wie, że wykazywani są i zastępujący nauczyciele. Czasami na jednym etacie bywa tak, że mogą być i trzy osoby zapisane, natomiast system informacji jest systemem precyzyjnym, na który są naliczane pieniążki. Nim się posługujemy. Za chwilę zakończymy jego weryfikację i wówczas będziemy służyli takimi danymi. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, to ja sobie pozwolę także dwa, trzy zdania. Proszę państwa, jeśli chodzi o informacje, które zostały tu zawarte, tak jak już powiedziano, bardzo szczegółowe, obszerne. Dziękowałam za ten dokument na ręce pani dyrektor i państwa dyrektorów. Czynię to jeszcze raz, niemniej jednak na pewno warto sięgać po niego cały czas. Ja analizowałam, ale nie tak dokładnie, bo jest on dość obszerny.
Na pewno spróbuję nie jeden raz się przyjrzeć, ale mam dwa spostrzeżenia. I zanim to uczynię, chciałabym zapytać pana dyrektora. Jestem na stronie 22, tam jest taka tabela, liczba uczniów spoza miasta Lublina. I czy mam to traktować, bo nie ma tu wyjaśnienia. Te dane to są w liczbie uczniów spoza miasta Lublina. Czy to są te, które są spoza plus te, które są z miasta? Więc żebym miała świadomość. I proszę Państwa, i podaję przykład szkoły podstawowej numer 10. Tych spoza Lublina jest 210 uczniów. Rozumiem, plus 259 z Lublina. Inna szkoła, proszę Państwa, 110 uczniów, 39, 214 spoza, 47, 130, 221, czyli dodaję, prawda? Myślę, że dobrze to analizuję. 48, 151, spoza Lublina więcej jak 108. Oczywiście ja nie mam nic przeciwko temu, tylko wiem i my wszyscy wiemy, że utrzymanie szkół to nie jest tylko subwencja, to są ogromne środki gminy, czyli nasze z budżetu miasta. I chciałabym kiedyś i obiecuję Państwu, że zaprosimy dyrektorów tych szkół i również Wydział Oświaty pana prezydenta, żeby troszeczkę porozmawiać, w jaki sposób są rekompensowane właśnie koszty tych gmin, bo te dzieci zamieszkują w gminach ościennych. Nas to cieszy, że wybierają lubelskie szkoły. Niemniej jednak, czy my w ten sposób nie dokładamy, mówiąc kolokwialnie bardzo brzydko, do dzieci, które nie mieszkają w Lublinie, czyli mówiąc kolokwialnie nie naszych. Wszystkie dzieci są nasze, więc żeby to nie było źle odebrane. I chciałabym dwa, trzy zdania usłyszeć, jeśli chodzi o opinię pana prezydenta, jak i również wydziału. Bardzo proszę. Po kolei. Po pierwsze, to mamy ten mechanizm w przedszkolach. Jak Państwo wiecie, mechanizm ustawowy, który sprawia, że gminy sobie wzajemnie płacą za dzieci, które uczestniczą, które przyjmują do przedszkoli u siebie. To oczywiste. Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, no oczywiście nie mamy żadnych dopłat. Miasta w Polsce, które podjęły taką, no ja używam tu słowa walkę, Poznań odniósł sukces w tej walce, głównie w kontekście szkół artystycznych i szkół specjalnych, bo ja przypominam, że obowiązek prowadzenia szkół specjalnych ciąży na starostach, a te szkoły są dla nas najdroższe, to też można wyczytać z tej informacji. Chcę Państwu powiedzieć tak, że ta walka, przyglądamy się kolegom z Poznania, ta walka trwała tam u nich bardzo długo, narobili sobie wrogów dookoła, a zysk w budżecie mają kilkuset tysięczny, no powiedzmy do miliona. W związku z tym ciągle pytamy o sens tego wszystkiego. Natomiast proszę Państwa, jest rzecz w tym wszystkim najistotniejsza, ale dla nas bardzo trudna, a dla Państwa jeszcze trudniejsza. Bo kiedy się czyta te tabele, o których mówi pani przewodnicząca, no siłą rzeczy przychodzą do głowy pytania o sieć lubelskich szkół, zwłaszcza szkół podstawowych. Jak państwo wiecie, my od czasu do czasu przychodzimy do państwa ze zmianami w tej sieci, ale zawsze są to rozmowy emocjonalne, zawsze są to rozmowy trudne. Bo gdyby, proszę państwa, podejść do sprawy czysto technicznie, to każdy z państwa byłby w stanie wziąć długopis i wykreślić niektóre jednostki oświatowe, stwierdzając, że one są dla nas za drogie i nie realizują tutaj zadań miasta przede wszystkim. Tutaj wymieniać nazw i numerów szkół, ale Państwo sami to wszystko widzicie. Proszę Państwa, mnie się marzy taka sytuacja, że my kiedyś siądziemy sobie na Komisję Oświaty i zupełnie bez żadnych, tam powiedzmy sobie, uprzedzeń politycznych, porozmawiamy o sieci lubelskich szkół, zwłaszcza szkół podstawowych. Być może Państwo sami wpadniecie na jakiś pomysł i być może będziemy mogli zrobić coś takiego, żeby rzeczywiście w sytuacji tak trudnej finansowo, jaką teraz mamy, no, realizować nasze zadania. A nasze zadania polegają na zapewnieniu
miejsca w szkołach podstawowych dla mieszkańców Lublina. Oczywiście, że na to wszystko nakłada się problem pracy dla nauczycieli. To jest poza dyskusją, no bo tutaj pani radna wymienia szkołę podstawową numer 10, widzicie państwo szkołę podstawową numer 48 i kilka takich szkół jeszcze mamy, gdzie mamy głównie dzieci, czy przede wszystkim dzieci spoza Lublina. Pytanie, czy mamy w szkołach zwalniać nauczycieli? No to jest też kolejny problem do rozważenia. Powtarzam jeszcze raz, temat funkcjonowania oświaty i finansowania oświaty wydaje się w tej chwili naprawdę najistotniejszy, ale dla nas bardzo trudny, dla państwa jeszcze trudniejszy, tym bardziej, że państwo przychodzicie do nas z poszczególnych dzielnic, macie szkoły zaprzyjaźnione i łatwe to nie jest. Ale pani przewodnicząca, gdybyśmy kiedyś na spokojnie siedli sobie na Komisji Oświaty i porozmawiali o sieci lubelskich szkół, to byłoby naprawdę, myślę, dobrze. Dziękuję. Ja również dziękuję bardzo. Czy pan dyrektor jeszcze chciałby dodać coś, albo pani dyrektor do tego problemu? Pan dyrektor, tak? Nie mogę, pani. Nie może pan. Słabo pana słyszymy. Może pan wyłączy swój mikrofon? No nic, trudno. Panie dyrektorze. Halo? No nie słyszymy pana, panie dyrektorze. Pani Renato, pani słyszy czy nie? Pani Renato, tak? Słyszy pani pana dyrektora? Nie, nie słychać pana dyrektora. Panie dyrektorze, halo, nie słyszymy pana. To może w takim razie... Tak. Pani przewodnicząca, przepraszam, może połączymy się telefonicznie z panem dyrektorem. No jeżeli, to niech pani chwileczkę, jeśli chce coś dodać. Mam włączony, czy państwo mnie słyszycie? Teraz lepiej, może pan... Teraz tak, tak bardzo tak. Proszę, ale proszę powtórzyć, bo nie słyszeliśmy. I znowu nie słyszymy. Halo? Pani Renato? Halo? Proszę państwa. Pani przewodnicząca, przepraszam, możemy połączyć telefonicznie, tylko chwileczkę. A czy teraz, proszę państwa, państwo mnie słyszycie? Tak. Nie wiem, tak. Może. Tak, proszę. No, proszę bardzo. No nic. Proszę państwa, nie będziemy chyba, bo zgodnie z tym, o czym i pan prezydent powiedział, ja myślę, że pochylimy się nad tym tematem i rzeczywiście spróbujemy przyjrzeć się, porozmawiać, jakieś może rozwiązania, to wtedy pan dyrektor zapewne jeszcze spróbuje te swoje uwagi wnieść, bo w tej chwili chyba szkoda czasu. Halo, po raz ostatni próbę zrobimy. Pani Renato, proszę jeszcze raz. Panie dyrektorze, słyszy nas pan? Halo? Pani przewodnicząca, przepraszam, możemy połączyć telefonicznie? To proszę, jeżeli pani ktoś uzna zaraz. Państwo. Słyszymy. Pani przewodnicząca, łączymy telefonicznie. Dobrze, dobrze, ale dobrze. Za chwileczkę. Pani Renato, jak wygląda sytuacja, bo żebyśmy nie przedłużali. Już moment. Pani dyrektorze, wszyscy już słyszą pana. Dziękuję bardzo. Bardzo państwa przepraszam za ten problem, ale jakiś... Już słyszymy, bardzo proszę. Proszę państwa, ja chciałem tylko na jeden aspekt zwrócić uwagę, że przez pryzmat zatrudnienia, że przez pryzmat uczniów spoza Lublina należy patrzeć przez
problemy, potencjalnie problemy kadrowe albo korzyści kadrowe, no ale zależy jak na to spojrzymy. Dzięki tym uczniom mamy określoną liczbę etatów w różnych typach szkół i im wyższe szkoły, wyższy poziom, tym odsetek tych uczniów jest wyższy. Dzięki temu mają pracę nauczyciele w Lublinie, ale również i uczniowie przyjeżdżają do Lublina, robią zakupy, rodzice przyjeżdżają, więc te korzyści są daleko szersze niż tylko koszty, jakie miasto ponosi na utrzymanie tych szkół. I ostatnia uwaga, żeby nie przedłużać, propozycja pana prezydenta ze wszech miar takiej dyskusji na poziomie Komisji Oświaty jest niezwykle pożądana. Dziękuję serdecznie, jeszcze raz przepraszam za problemy techniczne. No my również dziękujemy, w takim razie chyba nie ma już chętnych do tej dyskusji. Dziękuję pięknie. Proszę Państwa, ponieważ tu nie ma potrzeby, Pani Renato, głosowania, proponuję zapis, że komisja zapoznała się i przyjęła informację o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Lublin za rok 2019-20, określonej drukiem numer 888-1. Dziękuję uprzejmie. Proszę Pani Państwa, przechodzimy do... Czy mógłbym jeszcze coś powiedzieć jako gość? Ale bardzo proszę, bo chyba pan tam się zgłaszał. Bardzo proszę, proszę bardzo. Bardzo krótko, chcę zwrócić uwagę państwu. Przepraszam, ja tylko powiem, mówi pan Mirosław Gorczyński. Witam po raz kolejny i proszę uprzejmie. Pani przewodnicząca, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Chcę tylko zwrócić uwagę, że analizując informacje o realizacji zadań oświatowych przez gminę Lublin, możemy zauważyć, zgodnie z tym, co napisałem na czacie, że przed podwójnym rocznikiem proporcja w szkołach lubelskich na korzyść szkół zawodowych była zgodna z trendem krajowym. Natomiast podwójny rocznik tą proporcję nam zburzył. I dzisiaj tak naprawdę to, co napisałem na czacie, jeżeli możemy mówić, że 56,5% uczniów po podstawówce wybiera szkoły zawodowe, a 43,5% licea, no to wydaje mi się, że w Lublinie ta proporcja jest właśnie odwrotna i ona się zmieniła od momentu podwójnego rocznika. To jest jedna uwaga, a druga, wydaje mi się, że miasto też może się pochwalić portalem, który świeżo uruchomiła, dotyczący zawodowcy lublin.eu, który ma służyć tranzycji edukacji na rynek pracy, czyli portal zarówno dostępny dla pracodawców, szkół, uczniów i rodziców. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję panu bardzo, panie Mirosławie, w imieniu komisji za te cenne informacje i za to, że pan zawsze z wielkotroską za uczestnictwo bierze udział w posiedzeniach komisji, a także reprezentuje lubelską oświatę na forum ogólnopolskim. Nadal chyba, prawda? No, dziękuję bardzo. Proszę państwa, nie widzę już więcej osób chętnych. Przechodzimy w takim razie do opiniowania projektu określonego drukiem numer 905-1, a dotyczy wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność gminy Lublin. No, jak zwykle pan dyrektor Nachuluk nam tu przedstawi te propozycje, tam tylko dwie czy trzy sytuacje są. To jest użyczenie, oczywiście sportowe, szkoły, klasy, a resztę to są najpierw. Państwa... Pani przewodnicząca, jeśli będą pytania, może tak, nie ma potrzeby. Więc pytam, czy ktoś z państwa prosi o głos? Nie widzę. Pan dyrektor chyba się ucieszy. W takim razie, proszę państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za pozytywną opinią dotyczącą projektu numer 905-1. Bardzo proszę o ankietę, już mamy, a państwa proszę o głosowanie. Każdy sprawdza z państwa, czy jest na liście. Tak.
Tak, 10 głosów za, 1 wstrzymujący. Proszę Państwa, opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do realizacji punktu 5. To jest projekt uchwały w sprawie wydłużenia obowiązywania strategii rozwoju miasta Lublin, określonej drukiem numer 907-1. Uzasadnienie w tym projekcie jest dość obszerne. Niemniej jednak pytam, czy ktoś z Państwa w tej sprawie chciał zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Pani Renato, proszę. Pani Renato, już mamy wynik głosowania? Jest, Państwo sprawdzą swoje głosowanie? Proszę Państwa, 8 głosów za, 3 wstrzymujące, 0 przeciw, opinia pozytywna, dziękuję bardzo. W ten sposób przechodzimy do realizacji punktu 6, sprawy wniesione. Pani Renato, proszę tabelę z wynikami już usunąć. Proszę Państwa, i tutaj prosił o głos już wcześniej Pan Radny, ale najpierw zapytam członków komisji, czy ktoś z Państwa w sprawach wniesionych chciał zabrać głos? Nie widzę. Zanim oddam głos Panu Radnemu Piotrowi, to chcę podkreślić, że pan Piotr jest częstym uczestnikiem posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania. To oznacza, że lubelska oświata nie jest mu obojętna. Panie Piotrze, słyszy mnie pan? Halo? Halo? Pani Renato, słyszy mnie pani? Halo? Tak, tak, pani przewodnicząca, słyszę. Ale pana Piotra nie słyszę. Halo? Może telefonicznie się połączymy, spróbujemy. Tak, bo proszę, nie słyszę, nie widzę. Halo, pani przewodnicząca, szanowni państwo. Tak, słyszał mnie pan? Słyszę, słyszę. Czy już mogę, pani przewodnicząca? Chwilowe problemy techniczne. Tak, bardzo proszę, więc prosiłam pana o głos, informując, że jest pan częstym uczestnikiem, mimo że nie jest pan członkiem komisji, za co dziękuję. Proszę bardzo, oddaję panu głos. Dziękuję, pani przewodnicząca. No, liczba członków komisji wynosi tyle osób, więcej nie miałem takiej możliwości, nie wiem, czy państwo pamiętacie, zgłaszałem się jako chętny do pracy i w tej komisji. Szanowni państwo, ja chciałbym nawiązać w dniu dzisiejszym do projektu uchwały, który jest procedowany sesją Rady Miasta na 3 komisjach. Komisją Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska, Komisją Budżetowo-Ekonomiczną i Komisją Gospodarki Komunalnej. Chodzi o sprzedaż nieruchomości, przepisy naukowskich. Ten dokument był wczoraj procedowany na komisji rozwoju i pan dyrektor Huluk też się troszeczkę wypowiedział w tej materii. Jako że czasu mieliśmy zbyt mało, to ja powiedziałem, że będę ten wątek kontynuować na dzisiejszej komisji, bo uważam, że ta dokładnie Komisja Oświaty jest tutaj właściwa. Chciałem państwu udostępnić, szanowni państwo, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nie widzę takiej możliwości technicznej w tym momencie niestety. I także kilka zdjęć i prawdopodobnie to uczynię niestety na sesji. Chciałbym tylko, żebyście państwo wiedzieli, bo w mediach zostało to tak dość zarysowane, a na pewno nie w taki sposób chciałem i to myślę, że pan prezydent też nie chciałbym, żeby to w ten sposób odczytał, że to jest wielki spór pomiędzy radnymi Prawa i Sprawiedliwości, powiedzmy, a tutaj, nie wiem, ratuszem, czy dokładnie Wydziałem Gospodarowania Mieniem w zakresie sprzedaży tej nieruchomości. Otóż, szanowni państwo, mowa jest o sprzedaży nieruchomości, która ma 7 arów. Podkreślę, 7 arów. I jak popatrzymy na mapę, no przepraszam, bo chciałem, ale nie udaje mi się przez to Cisco WebEx Meetings zrealizować, ale chciałem to państwu pokazać, żebyście mogli sami ocenić. Nieruchomość siedmioarowa, wiadomo, że nie pozwala na realizację
budowy szkoły, budowy przedszkola, tak jak mógłby ktoś oczywiście taki wniosek wysnuć. Chodzi o coś więcej, proszę Państwa. Chodzi o dyskusję wieloletnią. O to, że w latach 80., z tego co mi wiadomo, wybaczcie, bo to nie moje dzieje, osoby, które projektowały osiedle Naukowskich, już widziały potrzebę, że oprócz szkoły podstawowej, funkcjonującej szkoły podstawowej numer 30, zajdzie kiedyś potrzeba budowy kolejnej szkoły w południowej części dzielnicy Wrotków. I była taka inicjatywa, jak budowa szkoły czytelników kuriera. Co niektóre osoby już leciwe mówią mi wręcz, że była dokonywana zbiórka pieniędzy, czego ja potwierdzić nie mam jak. No w każdym razie tereny, które są obecnie przy kościele świętego Jana Pawła II, czyli na początku osiedla Słoneczny Dom, jadąc nad zalew, to państwo możecie zobaczyć, że rzeczywiście tam ta szkoła miała stanąć. W 2012 roku, 6 września, Rada Miasta Lublin podjęła decyzję o tym, żeby uchwalić miejscowy plan. I w tymże planie są zaznaczone takie charakterystyczne kwartały, które będę prezentować we czwartek i które tak na dobrą sprawę pokazują, że jest możliwość budowy obiektów oświatowych w sumie na trzech z nich. Prawda jest taka, że w pierwszym kwartale, tam gdzie już stanęła Stokrotka, no nie sądzę, żebyśmy już taką możliwość techniczną w tym momencie mieli. Drugi kwartał w kierunku ulicy Uchorczaka, pomimo tego, że jest możliwość budowy obiektów oświatowych, jest w rękach, cały kwartał jest w rękach jednej firmy. Więc nie sądzę też, żeby, choć teoretycznie jest to możliwe, ale żeby tam zrealizować szkołę. Mowa, szanowni państwo, jest o dwóch kwartałach, właściwie już w tym momencie tylko i wyłącznie o jednym, od strony ulicy Naukowskich, który w miejscowym planie jest przeznaczony pod oświatę. I bliżej, szanowni państwo, bliżej samego kościoła są tereny sportowe. I sprzedaż tej nieruchomości powoduje, tej siedmioarowej, powoduje pewne, że tak powiem, konsekwencje. Konsekwencje mówiące o tym, że trzeba się naprawdę zastanowić, gdzie przyszła szkoła czy przedszkole miałoby być zrealizowane, bo ja to w tych kategoriach postrzegam. W dniu wczorajszym pan dyrektor Kuluk, powołując się na rozmowę z panem prezydentem, obecnym tutaj Mariuszem Banachem, wspomniał o szkole podstawowej numer 30, że tutaj te możliwości jeszcze są. Nie mnie oceniać, szanowni państwo, ja doskonale wiem, jaką mam pozycję, tak, i tu proszę wybaczyć, ale to Wydział Oświaty, łącznie z panem prezydentem, tak, powinien określić, ile jeszcze dzieci faktycznie w tej szkole mogłoby normalnie uczęszczać. Pan dyrektor zaznaczył w dniu wczorajszym, że no przecież istniała w 2015 czy 2016 roku koncepcja dobudowania segmentu. No panie dyrektorze, ja mogę zrobić zdjęcie w tym momencie kończących się robót budowlanych, gdzie 820 parę tysięcy, jeśli mnie pamięć nie myli, zostało przeznaczonych na to, żeby wybudować tam boisko wielofunkcyjne. Więc wydaje mi się, że no, te rezerwy, o których pan w dniu wczorajszym mówił, no, są dość dyskusyjne. To jest jedno. Ponadto lokalizacja zabawowej numer 30 jest o tyle już trudna, że no wybaczcie państwo, ale nie da się rozbudowywać dzielnicy i wszystkie dzieci, że tak powiem, gromadzić w tej szkole. To po prostu technicznie już dla mnie zaczyna być niewyobrażalne. I dyskusja, szanowni państwo, tak na dobrą sprawę jest o tyle szersza, że ja przypomnę odpowiedź na moją interpelację z 2015 roku, gdzie zadałem pytanie, ile mieszkańców może jeszcze zamieszkać w południowej części dzielnicy Wrotków. Tam jest odpowiedź prosta, 12 tysięcy. 12 tysięcy mieszkańców. Ja się powołuję na dane, które urząd, proszę państwa, dał. Oczywiście jest tak, jak pan dyrektor też powiedział, są pewne rezerwy w postaci szkoły na skrzyżowaniu tak ulicy Zębożyckiej i Diamentowej. Natomiast sam budynek też, szanowni państwo, no nie jest duży. Więc sprzedaż tej nieruchomości po prostu powoduje pewną dyskusję, jest przyczynkiem do dyskusji, czy w południowej części dzielnicy Wrotków kiedykolwiek, podkreślam, kiedykolwiek miałaby powstać szkoła, czy też nie. Bo jeśli miałaby, szanowni państwo, to zasadnym byłoby to,
żeby za pieniążki, które będą pochodziły ze sprzedaży tejże nieruchomości, kupić kolejną, dokładnie tam pod szkołę. Jeśli rozmowy prezydenta byłyby jakieś zaawansowane, nie wiem, nikam, to można by mówić o zamianie nieruchomości. Ale sama, szanowni państwo, propozycja sprzedaży działki tylko i wyłącznie po to, żeby zasilać ogólnie budżet miasta Lublin, to się spotyka ze sprzeciwem. Nie tylko moim, kolegi Tomasza. Opinia Rady Dzielnicy Wrotków już w tym momencie jest, szanowni państwo. Ona jest absolutnie negatywna. I pan dyrektor chyba nie zdaje sobie sprawy z tego, jaką dyskusję wczoraj pan rozpoczął, panie dyrektorze, swoją wypowiedzią. Nie ma pan tej wiedzy, ja rozumiem, ale tu, szanowni państwo, jest bardzo newralgiczny moment. Czy miasto kiedykolwiek chciałoby budowy obiektów oświatowych dokładnie w terenach zaznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego? No i może tyle wstępu. Na pewno państwo macie dużo pytań. Chciałby też się do tego ustosunkować. Pan Stanisław, widzę, że nie wiem, czy nie słyszę, czy pytań za dużo, tak, żeby to wszystko zrozumieć. Dobrze, proszę państwa. Proszę państwa, pozwolą państwo, że może do tych pytań, wyjaśnienia. Panie Stanisławie, jedną chwileczkę, bo dość dużo było problemów. Może poproszę pana prezydenta o dwa zdania. I jeżeli pan prezydent uzna dyrektora i wtedy jeszcze radni, bo może na niektóre wątpliwości jakby odpowiedź będzie i nie będziemy musieli zadawać pytań. Proszę bardzo, panie prezydencie. Znaczy, szanowni państwo, pierwsze, jeżeli chodzi o nieporozumienia związane z tą działką, no mnie się wydaje, że to jest rzeczywiście, no to źle się stało, że tę działkę siedmiarową łączymy z inwestycjami oświatowymi, bo państwo doskonale wiecie, że na siedmiarach to by było trudno jedną kozę utrzymać, a co mówić o wybudowaniu tam szkoły czy nawet przedszkola. To jest, wydaje mi się, oczywiste. Myślę, że każdy z nas ma takich kolegów, którzy mają domy o większej powierzchni i w związku z tym tutaj naprawdę tego tematu nie ma. Natomiast, proszę państwa, ja bardzo chętnie to jeszcze raz wyjaśnię, chociaż mnie się wydaje, że my ten temat już sobie kiedyś wyjaśniliśmy. Po pierwsze, mamy w tym rejonie szkołę podstawową numer 30. To jest szkoła w tej chwili ogromna, nie tylko jeżeli chodzi o liczbę uczniów, ale również jeżeli chodzi o kubaturę, bo proszę pamiętać, że są połączone dwie jednostki oświatowe, to jest szkoła podstawowa numer 30 i gimnazjum numer 3. W tej szkole mamy blisko 1300 uczniów i wydaje się, że ona w tej chwili jest dopełniona tak, jak powinna być dopełniona. Myślę, że to jest optymalna liczba uczniów w tej szkole. Ja bym nie chciał w tej chwili używać sformułowania, że jest to szkoła przetężona, bo mógłbym tutaj podać wiele obiektów oświatowych, które są obciążone bardziej i byłaby to zawsze, byłby to argument, żeby gdzieś w innym miejscu szkołę budować szybciej niż na Wrocławiu. Więc pytanie pierwsze to jest takie, czy grozi nam sytuacja taka, że ta szkoła numer 30 będzie w niedługim czasie dopełniona w sposób niewystarczający? Mnie się wydaje, że istnieje też taka perspektywa, dlatego że pan radny Popiel doskonale wie, że owszem, na Wrocławiu, tym nowym, nazwijmy to właśnie, tutaj kieruje się chociażby parafiami, niech to będzie ta parafia świętego Jana Pawła II, ten teren rzeczywiście jest nowy, rozbudowujący się, ale przecież osiedle naukowskich, nazwijmy to stare, no ono się starzeje. My używamy takiego sformułowania, bo ja, proszę państwa, mam też doświadczenia z Czechowa. Ja widzę, jak na Czechowie powoli nam szkoły pustoszeją. Mieliśmy tych szkół dużo, a w tej chwili zaraz zacznie się problem z tym, że będziemy mieli niektóre jednostki niedopełnione. W związku z tym sprawa dopełnienia 30 to jest jakiś tam problem, oczywiście nie najważniejszy. Najważniejsze to jest zapewnienie miejsca w szkole podstawowej dla tych nowych powstających osiedli. I tutaj powiem państwu tak.
Zdecydowanie. Naszą podstawową rezerwą dla tego osiedla jest obecny teren, teren, powtarzam, nie budynek dzisiejszego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. To jest decyzja prezydenta miasta. Owszem, nie tak dawno, ja przypominam Państwu, kiedy likwidowaliśmy gimnazjum numer 4, bo tam funkcjonowało w tym tak zwanym blaszaku, wiecie Państwo, gdzie to jest, na rogu Diamentowej Zębożyckiej. Zamykaliśmy to gimnazjum, przenosiliśmy stamtąd szkołę branżową, budynek zostawał pusty i wydawało się, że ta szkoła nam w ogóle nie będzie potrzebna. Ja nie ukrywam, sam miałem w głowie taki pomysł, żeby tę działkę sprzedać, bo ona jest niezwykle atrakcyjna. Ale wtedy prezydent miasta postanowił, że ten teren właśnie, a tam jest teren, proszę Państwa, duży, dlatego że ten teren dochodzi aż do granic tych nowych, powstających osiedli. Tam przecież piękne boisko. Że ten teren będzie dla nas podstawową rezerwą do budowy szkoły w tamtym miejscu. Powtarzam. Panie prezydencie, jaka to mniej więcej powierzchnia, wie pan? Ten jest pan dyrektor Nachuluk, może zna tę powierzchnię. Aha, dobrze. Nawet myślę, że koło hektara tam powinno być. Prawda, panie dyrektorze? Pan kiwnie głową. Myślę, że koło hektara tam powinno być. Jasne. Proszę państwa, bo kiedy ta sytuacja może stać się rzeczywiście dramatyczna? Wtedy, kiedy zacznie się wydawanie pozwoleń na budowę po tej drugiej stronie ulicy Zębożyckiej, to trzeba by ją było nazwać chyba południową stroną. Wtedy rzeczywiście mielibyśmy taki lawinowy przyrost mieszkańców w tym miejscu. Faktycznie pojawiłby się problem no, takiego nagłego budowania tam szkoły. Ale chcę jeszcze jedną rzecz Państwu powiedzieć, że my przy ulicy Zębożyckiej mamy również zespół szkół transportowo-komunikacyjnych, który z tego co pamiętam dysponuje terenem około 4 hektarów. I tam, proszę Państwa, na z całą pewnością również zmieściłaby się szkoła podstawowa, jeśli byłaby taka potrzeba. Dlatego mnie się wydaje, proszę Państwa, że dzisiaj problemu tej rezerwy na tereny oświatowe w tym miejscu Lublina my nie mamy. Ja obawiam się sytuacji tego lawinowego przerostu mieszkańców właśnie wtedy, kiedy zacznie się zabudowa drugiej części ulicy Zębożyckiej, z tym, że myślę, że będzie to głównie już problem naszych następców. Dla nas chyba dzisiaj jest najważniejsze, i to tutaj zgadzam się z panem radnym Piotrem w 100%, jest najważniejsze to, żeby zadbać o tę rezerwę terenu. I ja uważam, że my tę rezerwę mamy. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję, panie prezydencie. Widziałam, że zalogowała się do nas pani dyrektor Ewa Dumkiewicz-Sprawka. Witam gorąco. Panie Piotrze, myślę, że ta wypowiedź pana prezydenta była dość obszerna i jakby wyjaśniająca wiele spraw. A najistotniejsza to ta, że wskazano, że są takie tereny, które należą, są własnością gminy. Niemniej jednak pan radny Stanisław Kieroński jeszcze prosił, ale jeszcze państwo radny i jeszcze panu udzielę głosu. Nie, proszę państwa, mamy za 5 minut przewidziany koniec posiedzenia, więc bardzo proszę o próbę skracania wypowiedzi, bo następna komisja jest z nas wielu, do Komisji Budżetowej również należy. Proszę bardzo, pan radny Stanisław Kieroński. Ja po wypowiedzi pana prezydenta Mariusza Banacha rezygnuję z głosu. Chciałem mniej więcej... Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciał jeszcze zabrać głos? Pan radny Popiel jeszcze raz prosi, ale panie Piotrze, bardzo bym prosiła, żeby skracać, jeśli będzie pan łaskaw. Bardzo proszę. Tak, dziękuję pani przewodnicząca. Panie prezydencie, myślę, że w wielu kwestiach jesteśmy zgodni. To trzeba wyraźnie powiedzieć. Ja ślepy nie jestem i te rezerwy też widzę. Tylko chodzi o jedno proste pytanie. Czy dążymy do utrzymania tych rezerw dokładnie w tym miejscu, o którym ja mówiłem, czyli przy kościele Jana Pawła II. Bo to, że mamy możliwość realizowania niektórych, podkreślam, niektórych zadań, czy przy skrzyżowaniu z Zębożycka Diamentowa, tak, czy dalej w kolejówce, ja wiem.
Ja wiem, tylko teraz chodzi o to, co dalej z tym terenem wokół centrum Jana Pawła II. Czy to dalej utrzymujemy w tej rezerwie? Do tego to się wszystko sprowadza. Ja nie rozstrzygam, tak jak pan prezydent, co się będzie działo z tą zabudową po drugiej stronie, tak jak pan powiedział, ulicy Zembożyckiej, bo nie wiemy, jak się to wszystko potoczy. Ale mnie bardzo po prostu interesuje, co dalej z tym terenem tutaj przy centrum Jana Pawła II. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan prezydent jeszcze chciałby odpowiedzieć, czy... Tak, chcę odpowiedzieć na pytanie typu, czy pana radnego, odpowiadam krótko. Tak, zależy nam na tym terenie i będziemy o ten teren zabiegali. Natomiast bardzo proszę o dosłownie jedno zdanie dla pana dyrektora Nachulka. Bardzo proszę, panie dyrektorze, udzielam panu głosu. Proszę bardzo. Proszę państwa, kwestie wyjaśnienia. Panie Piotrze, cieszę się, że dzisiaj pan powiedział, że nie chodzi tak naprawdę o te 700 metrów, że chodzi o wywołanie dyskusji. Bo jeżeli chodzi o te 700 metrów, ono jest bezdyskusyjne, te grunty wokół są nie do nabycia. Ale mamy po drugiej stronie Wojtyłów. Ja pisałem na odpowiedź na państwa konferencję do telewizji i do prasy. Tam mamy dwie działki, panie Piotrze, powyżej tych terenów rekreacji sportowej, które są przeznaczone pod usługi. I tam te dwie działki na dzień dzisiejszy, powiedzieć już w dozie 90%, że nie są zagrożone zwrotem, ale to są tylko dwie działki. Reszta działek, tak jak panu powiedziałem wczoraj, to potwierdzam, z powodu tej uchwały z 2006 roku przeznaczeniem pod centrum Jana Pawła, wywołało lawinę zwrotów. Wszystkie działki poszły do zwrotu, więc chcąc dołożyć teraz do tych działek, których jesteśmy właścicielami, będziemy musieli kupować te działki, ale nie widzę dzisiaj w kontekście nawet tego, co pan prezydent powiedział, takiej potrzeby. Ale na pewno te działki, które jesteśmy właścicielami, nie będziemy ich sprzedawali. To jeżeli chodzi o ten stan. Także widzimy rezerwę po drugiej stronie, ale też pytanie do państwa radnych. Tam mamy obowiązujące dwie uchwały. Pierwsza ta z 2006 roku, która w dużej części jest niezasadna, ale gdybym musiał ją zrealizować, muszę sprzedać te dwie działki dla archidiecezji lubelskiej. Druga rzecz, mamy uchwałę obowiązującą o konieczności nabycia tam działek w celu wybudowania centrum Jana Pawła. Ja pomijam tutaj, że obecny ksiądz arcybiskup w ogóle nie wypuszcza budowy tam centrum Jana Pawła, poprzestał na budowie kościoła i nie chce realizacji tych uchwał, więc też musimy się przymierzyć i powiedzieć wprost, że nie będziemy tego realizowali. Ja państwu przygotuję jakoby uchylenie tych uchwał. Więc warto też, panie Piotrze, pamiętać o kontekstach historycznych tamtych terenów, a nie dzisiaj mówić, że to władze miasta nie zapewniają tego terenu. My w 2006 roku lekką ręką chcieliśmy oddać te grunty, wręcz zobowiązaliśmy prezydenta miasta do wykupienia dodatkowych gruntów i uruchomiliśmy w 2006 roku, jeszcze raz to powtórzę, lawinę zwrotów. Ale tych dwóch działek dzisiaj się nie pozbędziemy i trzymamy to jako rezerwę, a co do uchylenia tych dwóch uchwał, no musi być podjęta decyzja ponad podziałami. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, przed kolejną komisją jedno zdanie. Tylko jedno, no bardzo chodzi, proszę. Tak, chodzi mi o, jakby mógł pan przesłać mi na maila przed kolejną komisją teraz, ja sobie znajdę szybko numery działek i numery tych uchwał, bo pan mówi o pewnych rzeczach, o których ja absolutnie nie wiem. Dziękuję pani przewodnicząca, resztę będziemy kontynuować. Ja tylko dodam, pamiętam te uchwały i były takie podejmowane, tak? To było na prośbę, była dyskusja organizowania i zamiaru tam tego centrum. Tak było dokładnie, wiemy, że dyskusja odbywa się o zupełnie innym miejscu przy ulicy Jana Pawła, Kościele Świętej Rodziny, czy to będzie sfinalizowane. Była też próba tutaj przy ulicy Dolnej Panny Marii, więc różne lokalizacje, więc proszę państwa, jakby na dzień dzisiejszy
nie mamy pewności, jeśli chodzi o lokalizację centrum Jana Pawła II. Panie Przewodnicząca, myślę, jeszcze jedno słowo. Panie Piotrze, tak, w zakresie tej zbiórki szkoła, kuriera, ja odpowiem na komisji budżetowej. Dobrze, żeby już teraz nie przedłużać. Nie przedłużać. Tak, dobrze. Wyjaśnię dokładnie, o co chodzi. Dobrze? Proszę Państwa, w takim razie ja jeszcze mam komunikaty dla Państwa. Prośba, to dotyczy wszystkich komisji, prośba, by na posiedzenie, które będzie miało miejsce za tydzień, we wtorek, a dotyczy ono prac nad budżetem na rok 2021, prośba wielka moja, by każdy z Państwa, jeśli będzie miał wnioski do budżetu, mailowo przesłał te wnioski z tego faktu, iż my będziemy obradować podobnie jak dzisiaj zdalnie. Termin jest już zaplanowany. Każdy z Państwa ma w swojej aktówce harmonogram posiedzeń komisji, jak i również harmonogram prac nad budżetem. I bardzo proszę o zapoznanie się. Najbliższe posiedzenie będzie na pewno we wtorek o tej samej godzinie. I myślę, że ta informacja jest jasna i czytelna. I jeszcze raz prośba, by wnioski przesyłać drogą mailową, bo będzie to ułatwi nam głosowanie nad tymi wnioskami. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę. W takim razie, proszę Państwa, pragnę bardzo, bardzo gorąco podziękować moim koleżankom i kolegom za udział w posiedzeniu komisji, panu prezydentowi, pani państwu dyrektorom, przedstawicielom władz związków zawodowych, Fundacji Wolności i wszystkim, którzy uczestniczyli, pani Puton, Mirosławie. Jeszcze raz gorąco dziękuję i życzę przede wszystkim zdrowia, nieustającego zdrowia. Proszę Państwa, na tym zakończyliśmy posiedzenie, ale Jadzia, bardzo przepraszam, mogę poprosić, ponieważ coś nie mogłam tutaj kliknąć. Bardzo bym poprosiła o przekazanie obecności, dobrze? Bo nie mogę tutaj coś kliknąć. Tak, ale ja też jeszcze nie potwierdziłam. A bo już mi się zablokowało, nie wiem czemu. Tak, to jeżeli będzie zablokowane za chwilę, to ewentualnie jeszcze raz. Pani Renato? Ale już nie raz dopiszę do protokołu i tyle, no ile będziemy głosować. Pani Renato, możemy prosić o wynik listy? Halo? Proszę Państwa, mamy listę, proszę sprawdzić. Jeżeli ktoś jest 2, 4, 6, 8, więcej osób jest jak nas wszystkich chyba. Proszę Państwa, czy ktoś z Państwa nie ma potwierdzonej obecności? Proszę zgłosić. Wszyscy chyba są. O, pojawiła się moja kropeczka, nie mogłam tego wpisać. No właśnie, pani kropeczka jest. No. Proszę Państwa, jeszcze raz pięknie dziękuję na tym posiedzeniu komisji. Zakończono. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Słudzę. Dzień dobry. Pani Renacie, dziękuję bardzo, bardzo gorąco. Bardzo dziękuję.